Witam Was bardzo serdecznie w drugim filmiku z cyklu Czasu Teraźniejszego i Odmiany Czasowników. Dzisiaj omówimy sobie grupę czasowników zakończonych na -ere. Poprzednim razem omawialiśmy najbardziej liczebną grupę czasowników zakończonych na -are. Kolejna grupa jest to -ere i tak samo jest to grupa, która zajmuje drugie miejsce pod względem liczebności czasowników. Jako przedstawiciela wybrałam tutaj czasownik prendere, czyli wziąć, brać w takim podstawowym tłumaczeniu. Natomiast prendere, ten czasownik łączy się z różnymi rzeczownikami. Istnieją różne wyrażenia z czasownikiem prendere, dlatego tutaj nie trzymamy się tej definicji brać, wziąć, bo w zależności od tego, z czym połączymy ten czasownik, może nam się zmienić znaczenie. Ja tutaj też celowo wybrałam kilka takich zwrotów do przykładu, żeby właśnie Wam pokazać, jak popularny jest ten czasownik i w jak wielu sytuacjach może Wam on się przydać. Najpierw sobie zobaczymy na odmianę tego czasownika. Jest ona podobna do czasowników regularnych zakończonych na -are, jednak są pewne różnice. Czyli tak, czasownik zakończony na -are, końcóweczka jest elastyczna. Pamiętacie, z -are było tak samo. -are odcinaliśmy i tutaj będziemy odcinać -are. I dodajemy końcówki w poszczególnych osobach. W pierwszej, io, ja. Prendo, wezmę. Zabraliśmy er, dodajemy o. W drugiej osobie, tu prendi. Zabraliśmy er, dodaliśmy i. Lui, lei, czyli on, ona. No i też lei jako pan, pani, bo w formalnych sytuacjach też używamy tej trzeciej osoby w liczbie pojedynczej, prende. Pamiętacie, z are była taka sytuacja, że w trzeciej osobie odcinaliśmy jedynie re. I były to czasowniki zakończone are, więc nam zostawało a. Tu się dzieje to samo. Zabieramy re w trzeciej osobie i zostaje nam e, prende. Lui, lei, prende. Noi, i to jest taka kategoria, powiedzmy, szczególna, która nie zmienia się w żadnej z powyższych grup, czyli w are, w ere, w ire, zawsze jest końcówka jamo. To jest taka sztywna zasada, możecie to sobie zapamiętać. W zasadzie najprostsza osoba do zapamiętania, czyli pierwsza osoba liczby mnogiej, noi, my, prendiamo. Si? Prendiamo, bierzemy, weźmiemy. Voi, wy. Tutaj mamy końcówkę ete. Voi prendete. Voi prendete. I oni, loro, prendono. Tutaj końcówka ono. Czyli takie różnice, porównując do czasowników z grupy z are. Tam w trzeciej osobie tutaj występowała końcówka a. Tutaj występuje końcówka e, voi była końcówka ate, tutaj jest końcówka ete i loro w are występowała końcówka ano, a w loro występuje końcówka ono. I zobaczmy sobie na przykłady. Io prendo un telefono. Dodałam ten zaimek osobowy, oczywiście prendo oznacza wezmę, biorę, więc możemy io pominąć. Prendo un telefono. Wezmę telefon. Prendo un telefono. Prendi un caffè. Tu prendi un caffè. Czy zamówisz kawę, czy weźmiesz kawę, czy napijesz się kawy? Zobaczcie, ile znaczeń. Czasownik prendere jest bardzo często używany w barach, w restauracjach, w trattoriach, w knajpach. Czyli oznacza on, nie oznacza on dosłownie zamawiać, bo czasownik zamawiać to ordinare, jednak jest bardzo często używany w takim kontekście, co weźmiecie, co bierzecie, ja wezmę, io prendo un caffè. Tak, wezmę kawę, napiję się kawy. Więc to jest czasownik, z którym często się spotkacie w gastronomii, w restauracjach, przy zamawianiu posiłków.
Signora, che cosa prende da bere? Proszę pani, co pani weźmie do picia? Tutaj wybrałam trzecią osobę formalną, bo pamiętajcie, że ta trzecia osoba, lui i lei, nie oznacza tylko ona, on i ona, tak? Lui, on, lei, ona. Lei, pisane wielką literą, oznacza też pan, pani. Więc jeżeli zwracamy się do kogoś formalnie, to użyjemy właśnie czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Che cosa prende da bere? Co weźmie pani do picia? I odpowiedź może być już w pierwszej osobie, oczywiście. Prendo un caffè. Prendo una Coca-Cola. Dobrze. Teraz przejdźmy sobie do liczby mnogiej. Siamo all'università e prendiamo appunti. Jesteśmy na uniwersytecie i uwaga, prendere appunti jest to zwrot, całe wyrażenie, które oznacza notować. Appunti są to notatki. Prendere appunti oznacza notować, czyli prendiamo appunti oznacza i notujemy. A che ora prendete il treno per Napoli? O której godzinie bierzecie, czyli pojedziecie pociągiem do Neapolu? Prendere, ten czasownik odnosi się też do wszystkich środków transportu. Czyli tak jak po polsku, my powiemy, wezmę taksówkę, to w języku włoskim możemy użyć prendere do wszystkich środków transportu. Prendo una macchina. Prendo l'autobus, prendo il treno per Napoli. Tak, wezmę autobus, pojadę autobusem, wezmę pociąg, il treno, pojadę pociągiem. Mogę też powiedzieć prendo l'aereo, czyli wezmę samolot, pojadę, polecę samolotem. Też to warto sobie zapamiętać, że właśnie prendere łączymy ze środkami transportu con mezzi di trasporto. Ostatni przykład. Ragazzi prendono panino. Chłopcy biorą kanapkę. Prendono un panino. Może być to w restauracji, zamawiają kanapkę, kupują, tak? Prendono un panino, biorą. No, może być po prostu, że biorą sobie taką kanapkę. Prendono un panino i tutaj mamy końcówkę ono. Dziękuję Wam za obecność, za wysłuchanie tego filmiku. Mam nadzieję, że jest wszystko jasne. Oczywiście, jak umówimy sobie czasowniki ze wszystkich trzech grup, to zapraszam Was do wspólnych ćwiczeń. I zapraszam Was również do warsztatów, na których jest możliwość na żywo przećwiczenia sobie odmiany czasowników czasu teraźniejszego, a także zadawania mi bezpośrednio pytań. Dzięki i do usłyszenia.